Cześć, jestem Jacek Sopotnicki, jak Jack Sputnik, specjalnie dla Fotoformy. Witam na kanale Fotoformy. Dzisiaj rozpoczynamy nowiutki cykl filmów dotyczących zarabiania na fotografii. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny aspekt, ponieważ sam zarabiam na fotografii, żyję głównie z fotografii, chociaż mam też inne źródła dochodu, ale jest to dla mnie mój ulubiony sposób zarabiania pieniędzy, ponieważ po prostu kocham fotografię. To będzie pierwszy z trzech odcinków na temat fotografii stokowej, bo z tej fotografii między innymi właśnie żyję wraz z moją żoną i dwoma synami, z czego jeden jest w drodze. Ale też będą odcinki o innych typach fotografii, takiej na przykład jak fotografia wnętrzarska czy fotografia ślubna. To będzie dopiero w przyszłości. Natomiast teraz przygotowujemy trzy odcinki na temat fotografii stokowej i zajmiemy się aspektami technicznymi. To dzisiaj w pierwszym odcinku, w kolejnym odcinku zajmiemy się tym, gdzie sprzedawać zdjęcia i w jeszcze kolejnym odcinku, jakie zdjęcia sprzedawać, jak do tego podejść, jak sobie zorganizować produkcję itd., itd. Jeżeli chodzi o wymagania techniczne, no to one nie są wielkie, jeżeli tak na pierwszy rzut oka zerkniemy na te wymagi banków zdjęć, to znaczy 6 megapikseli to jest minimum. Natomiast oczywiście, jeżeli chcecie sprzedawać za wyższe kwoty, zdecydowanie polecam wtedy lepszy aparat, więcej megapikseli. Przede wszystkim powiem krótko, większość aparatów współczesnej generacji w 100% spełnia Wasze wymogi. Większość tych aparatów ma dobry autofokus, większość tych aparatów ma bardzo dobrą jakość zdjęć i świetną jakość wideo i będzie po prostu fajna. Natomiast jeżeli chodzi o moje osobiste rekomendacje, wielu z Was wie, że właściwie ja osobiście używam głównie sprzętu Sony. Teraz w tym momencie kręcę na przykład Sony A7 Mark III i zdecydowanie to jest fantastyczny sprzęt, ale wielu z Was powie, no ale A7 Mark III to jest drogi aparat, duża inwestycja. I tutaj mam dla Was dobre wiadomości. Sony cały czas sprzedaje poprzednie generacje swoich aparatów, takich na przykład jak A7 Mark II, które można kupić taniej, jeżeli chcecie wejść pełną klatkę. Ale tutaj znowu powiecie, no pełna klatka, znowu jeszcze drogo. I ja to rozumiem oczywiście, bo szczerze, no jak chcecie zacząć coś, no to wiadomo, że ta inwestycja chcecie, żeby była jak najmniejsza, więc ja to w pełni rozumiem. I ja osobiście polecam trzymać się aparatów z matrycą APS-C. I tutaj mam kilka dla Was rekomendacji. Jeżeli chodzi o stajnie Sony, to właściwie każdy aparat z matrycą APS-C, z tych, które są obecnie dostępne w sprzedaży, jest po prostu bardzo dobry. Ja osobiście używam Sony A6400, nie wiem, nie pomyliłem, tak, A6400. No ma kilka zalet, to specjalnie pokazuję Wam taki mój rig, chwilkę włożę sobie notatki, taki mój rig do filmowania i fotografowania. Mikrofon firmy Boya, taki bardzo malutki, poręczny, fajny. Mam tutaj taki dodatek, który przesuwa ten mikrofon ze stopki lampy błyskowej na stronę lewą, czy Waszą prawą w tym momencie aparatu. Można sobie ten aparacik, można sobie ten ekranik uchylić w ten sposób, że można też tym aparatem vlogować, co zresztą robię dość często. I generalnie po prostu ten aparat jest świetny, ma fantastyczny autofokus, bardzo dobrze sprawdza się w fotografii, ma bardzo wysoką jakość filmów, pozwala Wam na pewno na ogromną swobodę twórczą, ponieważ obsługuje już ten model płaskie profile, czyli możecie sobie kręcić w S-logu, w ALG, cokolwiek komu przyjdzie do głowy, naprawdę mało ograniczeń twórczych. I dlaczego polecam system Sony, chociaż nie jest tak, że polecam tylko system Sony, poczekajcie, dlaczego polecam? Między innymi dlatego, że w zestawie dostajecie bardzo dobry, uniwersalny zoomik typu naleśnik. I druga rzecz, Sony to dostęp do ogromnej ilości obiektywów. Czy to z firmy Sigma, czy z innych firm. Macie duży dostęp niedrogich, fajnych obiektywów. I szczerze powiedziawszy, w ogóle takie połączenie, czyli aparacik APS-C z obiektywem uniwersalnym typu właśnie zoom, na przykład tym kitowym obiektywem, który tutaj dostajemy, oraz jakiś jeden obiektyw stałoogniskowy, jasny stałoogniskowy, to jest kapitalne połączenie. Najlepiej jakiś ekwiwalent 50 w pełnej klatce, czyli jakieś 35 na kropa, albo jakiś troszeczkę dłuższy, może być też troszeczkę krótszy, to już nie ma takiego znaczenia, ale coś jasnego, co da Wam to piękne, rozmyte tło za Waszymi modelami, produktami, czy innymi rzeczami, które będziecie fotografować. Ok, czyli Sony A6400 i w ogóle cała linia Sony aparatów APS-C. Bardzo gorąco polecam, świetne aparaty, można je zabierać ze sobą praktycznie wszędzie i wszystko mogą zrobić.
Kolejna moja rekomendacja to bardzo popularny Canon M50. To jest taki bezlusterkowiec z Canona. Też ma uchylny ekran, to znaczy on ma właściwie w pełni obracany ekran. Też można nim fantastycznie vlogować, też można podpiąć mikrofon. Ma świetną stabilizację obrazu, bardzo dobry autofokus, bardzo dobra jakość obrazu. Jeżeli chodzi o wideo, A6400 wygrywa. Jeżeli chodzi natomiast o taki ogólny pakiet, no to naprawdę każdy z tych aparatów wymienionych tutaj wypada po prostu świetnie. Ale tak jak powiedziałem na początku, właściwie każdy aparat ze współczesnej linii aparatów bardzo dobrze się sprawdzi. Ja lubię matryce APS-C i większe ze względu na wygląd tych zdjęć, ze względu na tak zwaną plastykę obrazu. I tutaj wiem, że można się z tym sprzeczać, czy to jest prawda, czy nie, czy Fuji wygląda lepiej, czy Sony. Generalnie ja podchodzę do aparatów jako do narzędzi i te narzędzia zrobią swoją robotę. Ok, to jeżeli chodzi o technikalia, jeżeli chodzi o aparaty, jeżeli macie więcej pytań, śmiało zostawiajcie je w komentarzach poniżej. Teraz przejdźmy do samych wymogów technicznych, czyli co zrobić, żeby już mając aparat, faktycznie zacząć wrzucać zdjęcia na banki zdjęć. Przede wszystkim, to jest taki, to będzie taki motywacyjna przemowa, przede wszystkim zacznijcie fotografować. Co fotografować? No nie wiem, mieszkasz w Warszawie, mieszkasz w Krakowie, mieszkasz w Gdańsku, mieszkasz gdziekolwiek w Polsce, zrób piękną kolekcję ze swojego miasta. Od tego zacznij, od czegoś, co jest dla Ciebie dostępne. Może ktoś z Was się wspina albo jeździ na rowerach górskich. Świetny temat, zróbcie dobrą fotografię sportową. Generalnie trzeba coś zacząć fotografować, coś na czym się znacie, co lubicie, co Wam będzie dobrze wychodziło. Jeżeli chodzi o to, co fotografować, to jeszcze będzie o tym, jak zapowiedziałem na samym początku, osobny odcinek, więc nie będę się za dużo rozgadywał, ale musicie mieć jakieś zdjęcie. I teraz jak te zdjęcia mają wyglądać? Pierwsza rzecz to jest ostrość. To jest absolutna podstawa. Jeżeli zdjęcia nie są ostre, możecie je spokojnie zostawić na swoim dysku, usunąć. Jeżeli macie jakąś wartość sentymentalną, to po prostu niech sobie tam siedzą na dysku, ale nie wysyłajcie ich do banków zdjęć, bo zostaną odrzucone i to będzie strata czasu. A oszczędzanie czasu w przypadku banków zdjęć jest bardzo ważne. Dobrze zorganizowana produkcja. Czyli zdjęcia mają być ostre. Poza tym używanie bardzo wysokiej wartości ISO, mimo możliwości nawet bardzo dobrych i współczesnych sensorów w aparatach, nie jest dobrym pomysłem. Za wysoki poziom szumów zdjęcia bardzo często odpadają. I nawet jeżeli zdjęcie nie podrasowane wygląda całkiem dobrze, to potem jak zaczniecie wyciągać cienie i w ogóle bawić się z tym zdjęciem, obrabiać to zdjęcie, które było sfotografowane na wysokiej wartości ISO, niestety okaże się, że tam są jednak szumy. Dlatego jeżeli nie musicie, jak naprawdę nie ma żadnego takiego jakiegoś konkretnego powodu, żeby podnosić ISO powyżej, nie wiem, 400, powyżej 800, nie róbcie tego. Fotografujcie na jak najniższych wartościach ISO. Ja staram się osobiście trzymać ISO 100. I to jest mój taki złoty temat. Jeżeli potrzebuję podwyższyć to ISO, to podchodzę na przykład do 200, do 400. Rzadko kiedy przekraczam te wartości, szczególnie jeżeli chodzi o fotografię stokową, bo w innych wypadkach no to jest inny temat. Dobrze, idźmy dalej. Teraz balans bieli. Kolejna bardzo ważna rzecz. Balans bieli to może w ogóle szeroki temat, w sensie kolory. Kolory muszą być wierne. Jeżeli chcecie kreatywny typ kolorów, to one też muszą być świadomie wybrane, ponieważ ci ludzie, którzy akceptują Wasze zdjęcia albo je odrzucają, oni rozumieją, czym jest fotografia. Oni wiedzą, jak powinno zdjęcie wyglądać. I jeżeli kolory po prostu są zupełnie jakieś z kosmosu, czyli na przykład, no nie wiem, jest to zachód słońca, a jest to sfotografowane w jakimś zupełnie złym balansie bieli i wszystko wygląda niebiesko kompletnie, to takie zdjęcie bardzo często za zły balans bieli zostanie odrzucone. Jeżeli stosujecie jakieś kreatywne filtry, macie swoje presety, które, nie wiem, pchają cały obraz trochę w brązy, trochę żółcie, trochę w magenty, to jest ok, jak najbardziej można stosować kreatywne techniki obróbki obrazu, ale bardzo ważne jest to, żeby nawet w tych kreatywnych sposobach prezentowania swojego obrazu pamiętać o tym, że kolory muszą się mniej więcej zgadzać, czyli ten balans bieli jest ważnym czynnikiem, ponieważ Wasze zdjęcia mogą zostać odrzucone i narobicie się, zrobicie całodzienną sesję, będziecie obrabiać kilka godzin te zdjęcia, później wrzucacie i czekacie odrzucone z powodu balansu bieli na przykład, tak? Czyli tego nie robimy. Ok, dalej, kolejna rzecz, kompozycja. No to jest bardzo ważne, że zdjęcia, które wrzucacie na stoki, do banków zdjęć, nie mogą być tak zwanymi snapshotami, mówiąc z angielskiego, czyli takie po prostu zdjęcia przypadkowe waszego pieska, drzewa, rzeczy, które po pierwsze są nieinteresujące, jeszcze źle skomponowane itd., itd. Znaczy ja nie mówię, że wasz piesek jest nieinteresujący, ale no, może się to nie sprzedawać, powiem tak delikatnie. Natomiast jeżeli chodzi o kompozycję, polecam podział, tak zwany złoty podział, czyli podział kadru na trzy części, i stosowanie tej reguły kompozycji
jako takiej podstawowej, pierwszej. To znaczy, ja zakładam, że ten tutorial jest skierowany do osób, które zaczynają swoją przygodę z fotografią, chcą zacząć się zarabiać na fotografii, więc to jest taka pierwsza, podstawowa technika komponowania obrazu. Ten podział na trzy części i tam, gdzie się te linie przecinają, to są tak zwane mocne punkty obrazu. To nie jest jedyna technika i zdecydowanie polecam później rozwijać swoją technikę kompozycji, na przykład spróbować pobawić się z ciągiem Fibonacciego. To są bardzo interesujące sposoby kadrowania i oczywiście pchną Was dużo dalej, natomiast chcę Wam dać coś, czym możecie się zacząć, czyli Wasze zdjęcia już są ostre, ISO nie za wysokie, kompozycja jest bardzo dobra. Jeżeli już o kompozycji mówimy, to bardzo ważnym czynnikiem, na przykład jeżeli chodzi w ogóle o myślenie o fotografii stokowej, to jest myślenie o tym, gdzie te zdjęcia będą wykorzystywane. Czyli na przykład, jeżeli robicie piękne zdjęcie, dajmy na to Krakowa, to pomyślcie o tym, żeby zostawić jakąś przestrzeń, tak zwany copy space, gdzie można na przykład wstawić napis. I tak nagle w magazynie, nie wiem, Podróże National Geographic, możecie się zdziwić, my znajdowaliśmy z moją żoną nasze zdjęcia w różnych magazynach podróżniczych, ze względu na to, że właśnie to były zdjęcia, które miały tak zwany copy space, czyli wolną przestrzeń, gdzie edytor może wstawić tekst i po prostu wykorzystać to jako zdjęcie edytorialne, takie zdjęcie w magazynie. Także to jest kolejny czynnik do wzięcia pod uwagę. Kolejna rzecz i bardzo ważna, jeżeli zdjęcie zawiera na przykład twarze osób i to nie jest wielki tłum, tylko na przykład jedna, dwie osoby, bardzo ważne jest to, żebyście mieli zgodę na wykorzystanie wizerunku. I teraz znowu powiecie, no ale dobra, fotografuję, no już zostanie przy tym Krakowie, fotografuję w centrum Krakowa, wiadomo, na rynku tam są setki, tysiące osób, no to jak akurat nawinie mi się, nie wiem, dwie twarze, które widać, no to jak ja mam z nimi teraz podpisywać model release? No to oczywiście nie będzie realistyczne i najczęściej się to nie udaje. Wtedy możecie takie zdjęcie wykorzystać fantastycznie jako zdjęcie edytorialne, czyli zdjęcie bez praw komercyjnych, tylko zdjęcie do zastosowań tak zwanych newsowych. Ale jeżeli na przykład fotografujecie specjalnie z myślą o stoku i na przykład zaprosiliście Waszych przyjaciół, żeby zrobić sesję zdjęciową, nie wiem, na przykład na rowerach górskich, to bardzo ważne jest podpisanie tak zwanego model release, czyli zgody modela na wykorzystanie wizerunku. To jest kluczowa sprawa ze względu na to, że bez model release Wasze zdjęcia, kolejny raz powiem, zostaną odrzucone. Czyli model release jest bardzo ważny. Jeżeli chcecie pobrać sobie takie przykładowe model release, podlinkuję tutaj w wideo w opisie poniżej przykładowy model release z Shutterstock. My używamy głównie tego model release i ono pasuje praktycznie do wszystkich banków zdjęć, do których będziecie chcieli wrzucać zdjęcia. Ostatnia rzecz na dzisiaj, jeżeli chodzi o taką ostatnią bardzo ważną radę, no to zdjęcia muszą być obrabiane. Ja próbowałem na wszelkie sposoby zrobić tak, żeby z aparatu już wychodziły dobre zdjęcia, żeby te JPEGi wyglądały dobrze. Naprawdę walczyłem z tematem, próbowałem kalibracji, różnych rzeczy, ale prawda jest taka, że większość zdjęć, które widzicie w bankach zdjęć, większość zdjęć, które widzicie na Instagramie, to są zdjęcia, które są mocno edytowane. Jeżeli chcecie, żeby Wasze zdjęcia były konkurencyjne, to musicie zdjęcia edytować. Więc co polecam? Polecam fotografować w plikach RAW i potem zdjęcia, tak jak to się mówi, wywoływać. To takie klasyczne słowo, jeszcze z czasów negatywów. Ale o to właśnie chodzi, że programy takie jak Lightroom, albo RAW Therapy, albo Darkroom, to są programy, które są cyfrowymi ciemniami. One służą do tego, żeby zdjęcia typu RAW wywoływać. I zresztą właśnie te trzy wymienione bardzo serdecznie polecam. Wiadomo, Lightroom oczywiście jest płatnym programem, natomiast programy takie jak RAW Therapy czy Darktable są bezpłatne, mają ogromne możliwości i jeżeli macie w miarę szybki komputer, to naprawdę możecie sobie bardzo fajnie te zdjęcia wyciągać, obrabiać i dawać im ten wygląd, jaki chcecie, żeby te zdjęcia były. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie jest przygotowany, przekonany do obrabiania zdjęć, ja wiem, że większość z Was jest przekonana do tego, ale jeżeli ktoś nie jest przekonany, wierzy w tą wierność fotografii i tak dalej, to powiem krótko, no to jest fotografia na sprzedaż. Ona ma prezentować rzeczy w sposób ładny, najczęściej. Oczywiście mogą być wyjątki związane z tematem, no ale to jest przedmiot w ogóle zupełnie osobnej dyskusji. I ostatnia rzecz, taka w ramach podsumowania, czyli podstawy. Ostrość, niskie szumy, balans bieli musi się zgadzać, podpisanie model release, zostawcie trochę copy space i komponujcie swoje zdjęcia i obrabiajcie swoje zdjęcia. To są bardzo ważne rzeczy, żeby Wasze fotografie mogły się sprzedawać. Dlatego zapraszam Was, weźcie swój aparat, czy już macie aparat, czy chcecie zakupić nowy aparat, jeden z polecanych na przykład, weźcie ten aparat do ręki, wyjdźcie z domu, albo nawet w domu poustawiajcie różne rzeczy,
Jeżeli chcecie na przykład robić jakieś kompozycje na stole własnym, to też jest dobry pomysł. Zacznijcie eksperymentować, fotografujcie. Nawet teraz, po skończeniu się tego filmu, weźcie aparat do ręki, wyjdźcie na miasto, zróbcie kolekcję z waszego miasta. Zacznijcie od czegoś i zobaczycie, że stamtąd droga was pociągnie dalej, że stamtąd się właśnie ta droga zaczyna, żebyście mogli zrobić swoje własne portfolio. A potem, kiedy nabierzcie doświadczenia, fotografia stokowa ma tą fantastyczną cechę, że może wam otworzyć mnóstwo drzwi. Możecie się nauczyć świetnie fotografować, możecie zostać naprawdę dobrymi fotografami, podciągnąć swój warsztat w taki bardzo mało stresujący sposób, gdzie po prostu klient nad wami nie stoi, tylko możecie sobie eksperymentować, patrzeć, co przechodzi, co nie przechodzi, bez stresu jakichś strat finansowych czy niezadowolonego klienta. Zapraszam też do następnego odcinka, w którym opowiemy, jakie tematy się sprzedają, czyli co fotografować, ale to w następnym odcinku.